Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowa dzisiejsze to nie przyjdzie. Ciarki mi przeszły po plecach, kiedy usłyszałem to słowo Jezusa, że Królestwo Boże nie przyjdzie. No, trzeba było przeczytać kolejne zdanie i dowiedzieć się, że Królestwo Boże jest wśród Was. Nie musi przychodzić, bo jest wśród Was. Wiecie, przypomniał mi się wieczernik i to niesamowite przeżycie, które miałem, gdy tam byłem pierwszy raz, wchodząc do wieczernika, a później przechodząc, wychodząc z niego i wchodząc tak naprawdę do innego pomieszczenia, można by rzec za ścianą, gdzie jest grób Dawida, otoczony przez Żydów, którzy płaczą i błagają, żeby w końcu przyszedł Mesjasz, żeby Bóg się zlitował i przysłał Mesjasza. I myślę sobie, Boże, za ścianą przecież Mesjasz był 2000 lat temu, a im to umknęło. No i dzisiaj, gdyby się zatrzymać nad samym nie przyjdzie, tak jak zatrzymał się naród wybrany, to moglibyśmy popaść w rozpacz. A Jezus mówi, nie przyjdzie, bo jest. Bo jest wśród nas. Królestwo Boże jest wśród nas. Wiecie, to jest też takie pocieszające, kiedy przeżywamy dzisiaj narodowe święto odzyskania niepodległości. I oczywiście ważny jest nasz aspekt patriotyczny. Ważne jest dziękowanie Panu Bogu za to, że mamy wolną ojczyznę. Dziękowanie za tych, którzy poświęcili życie dla tej ojczyzny. Oczywiście to wszystko ważne. Pielęgnowanie wartości narodowych jak najbardziej. Ale ta Ewangelia dzisiejsza mówi nam, że ta ojczyzna, ta największa ojczyzna jest w niebie, że tam zmierzamy i nie musimy być przerażeni owym stwierdzeniem, że nie przyjdzie, bo jest wśród nas, my już jesteśmy obywatelami tej ojczyzny. Więc niech Pan Bóg nas błogosławi i tę ojczyznę błogosławi dzisiaj, jaką jest Polska, i wszystkich nas, którzy w niej mieszkamy, ale też niech nas błogosławi na tej drodze ku Ojczyźnie Niebieskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.